Nauczyciel historii w Zespole Szkół w Strzegomiu zajmuje się tłumaczeniem kronik i pewnego dnia natrafił na zapis, że w szkole została zamurowana kapsuła czasu. Tłumaczyłem kronik Keliusa Fili, miasta Strzegomia z 1889 roku i natrafiłem tam informację o budowie tej szkoły, o włożeniu kamienia węgielnego do podmury tego budynku i tego, że tam schowana została kapsuła z informacjami o tej szkole. I dlatego poinformowałem panią Dorotę Cyzańską, dyrektorę szkoły, o tym fakcie, i która zaraziła się tym projektem i chcieliśmy właśnie to dostać się do tych dokumentów. Szczerze powiem, od początku mojej pracy inspirowała mnie ta tablica z wykutą datą 1874. Z reguły budując budynki, Niemcy lubili pozostawić po sobie ślad. Ale nie ruszylibyśmy tego, gdyby nie wiedza pana Marka, który tłumaczył strzegomskie kroniki. Więc kiedy powiedział, że faktycznie jest tam kamień węgielny, być może jest coś jeszcze, dzięki temu, że mamy tak wspaniałych przyjaciół szkoły, samą inicjatywę podjęli nasi nauczyciele, którzy uczą w Technikum Górnictwa Odkrywkowego, a są właścicielami zakładów kamieniarskich, pan Stanisław Sitarz, pan Krzysztof Skolak, pomogli wykonać nam tą naprawdę ciężką pracę. Myśleliśmy, że jest to tylko mała tablica. Okazało się, że jest to duży granitowy sarkofag. Kapsuła została wykonana przez Fryderyka Wilhelma Rykerta, mistrza kotarskiego z Strzegomia. Okazało się, że jest to najstarsza kapsuła i pochodzi z 1874 roku. Znajdujące się w niej rzeczy to stare srebrne monety, a także zapiski. Dziesiątki dokumentów z tamtych czasów. Dokumenty dotyczyły praktycznie wszystkich instytucji, które w tamtych czasach w Strzegomiu się mieściły, łącznie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, pocztą, dokumentami rajców z urzędu, a także to, co dla nas jako szkoły chyba najbardziej nas ciekawi, to dokumenty dotyczące działalności szkoły za lata od 1892 do 1874. Kilka monet było wrzuconych tak bezpośrednio do kapsuły, a wszystkie monety z obiegu z tamtych czasów były specjalnie zapakowane w kopertę zalakowaną. My też dorzuciliśmy swoje monety. Do kapsuły schowano płytę z historią szkoły, a także podpisy m.in. starosty Zygmunta Worsy, burmistrza Strzegomia czy najmłodszej uczestniczki wydarzenia. Podpisywałam dokumenty do kapsuły czasu. Super, bo przejdę do historii. Kapsuła wróciła na swoje dotychczasowe miejsce, a odkrycie to opisuje się za ponadczasowe. Jest wielkie, no tak jak dyrektor zauważył, jest to najstarsza dotychczas kapsuła czasu. Mam nadzieję, że po prostu długo pozostaniemy na pierwszym miejscu. Dla nas jest to bardzo istotne, to odkrycie, bo myślę, że historię czasów, w których żyjemy, trzeba znać. Historię naszej przeszłości, ale też ważne jest to, żeby zostawić ślad po sobie. Być może za kilkaset lat kapsuła znów zostanie odkryta i inni zobaczą, jak to było w naszych czasach.